naprawdę sama widziała. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Hej, ty! Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż, powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. W porządku. Ty tu jesteś szefem. Wszystko jasne. W takim razie przygotuj się na łatwą kasę. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec to martwy posłaniec, jeśli wiesz, co mam na myśli. Tak, to bardzo tylko. Tak, jakby brakowało mi zmartwień. Nie, to i tak. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Nagur zabił posłańca Baltrama. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. Zaraz każę go zamknąć. Proszę, weź nagrodę. Należy ci się. Po prostu za dużo gorsze. Hej, ty, podejdź!
Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Jeżeli chcesz to kraść, to